Witajcie moi drodzy. Pokażę wam dzisiaj, jak zrobić miniaturowy ogródek skalny, który będzie cieszył oko i trwał przez wiele lat. Potrzebne nam będzie w miarę płaskie naczynie, na przykład kamienne korytko albo misa z terakotty. Kamyczki na grubą warstwę drenażu oraz do ozdoby, lekkie przepuszczalne podłoże i oczywiście rośliny skalne. Naczynie w zależności od wielkości ustawiamy w miejscu docelowym, na tarasie, balkonie albo murku, ponieważ po wypełnieniu go podłożem może być ono za ciężkie do przeniesienia. Zaczynamy od ułożenia warstwy drenażowej z grubego żwiru. Następnie przykrywamy go lekkim podłożem. Są to ważne czynności, ponieważ staramy się odtworzyć roślinom ich środowisko naturalne. Układamy rośliny w taki sposób, w jaki chcielibyśmy je posadzić. Każdy z was wybierze swoją kompozycję. Przystępujemy do sadzenia. Rośliny dociskamy. Następnie układamy ozdobne kamienie, które dopełnią całości. Kolejno podlewamy. W przyszłości nie zapomnijcie o odpowiednim odżywieniu roślin. Najwygodniej nawozami płynnymi. Jeżeli macie już swój miniaturowy ogródek, zachęcam was do dodawania zdjęć, ponieważ mogą być one inspiracją dla innych.